odpowiedzialnym w pełni za to, co się robi, za ludzi, z którymi się współpracuje, za projekty, które się prowadzi, jak też to, że nie ma wakacji najczęściej. Okay. To jest trudne. Więc zawsze dużo pracowałam i dużo pracuję, ale ja kocham to, co robię, więc mogłabym powiedzieć, że w ogóle nie pracuję. Czyli możemy sobie zaplanować mnóstwo rzeczy. Cześć Iza, dzień dobry. Witaj w moim programie Twój Biznes. Cześć. Porozmawiamy dzisiaj, drodzy Państwo, o samozatrudnieniu. I od razu pytanie do Ciebie. Co warto wiedzieć o samozatrudnieniu? Że trzeba mieć dużo samozaparcia, żeby być samozatrudnionym. Okay. Determinacji, wiary w to, co się robi i samodyscypliny. Tak. Ale łatwo jest prowadzić taką własną działalność w Polsce, Twoim zdaniem? Moim zdaniem trzeba mieć do tego predyspozycje psychiczne. Bo jeżeli ktoś lubi być zarządzanym i nie lubi jakby czuć odpowiedzialności za wszystko na samym sobie, no to odradzam. Okej. Okay. Na czym polega samozatrudnienie? Wiesz co, przede wszystkim na tym, że trzeba zdać sobie sprawę, że jest się odpowiedzialnym w pełni za to, co się robi, za ludzi, z którymi się współpracuje, za projekty, które się prowadzi, jak też to, że nie ma wakacji najczęściej. Okay. To jest trudne. To i tak jest się przy mailu i przy telefonie w naszych czasach i tu nie ma co się oszukiwać, że można wyłączyć komórkę i pojechać odpoczywać. Mówisz o różnicach między własną działalnością a umową o pracę. Nie wiem, jak jest na umowie o pracę, ponieważ od bardzo dawna nie byłam, więc jak tego długo? Nie pamiętam. Byłam przez jakiś czas między 2009 a 2012 czy 2013 rokiem, ale to była i tak bardzo szalona praca, która z normalną pracą w biurze mało ma wspólnego, bo ja produkowałam, organizowałam koncerty, co robię od 22 lat. W związku z tym to i tak nie jest normalna praca na etat. Okej. Ciągle jeździ. Często wychodziłam z biura o 3, 4 nad ranem, od 9 z powrotem byłam w tym biurze, bo po prostu trzeba było wykonać swoją pracę, niezależnie od tego, że niby pracuje się 8 godzin. Więc dla mnie nie ma to aż takiej ogromnej różnicy w tym, czy ja mam sama firmę. A tak od 2015 roku, od kiedy wróciłam z urlopu macierzyńskiego, bo jestem jeszcze mamą. Kolejny etat. Kolejny etat, na pewno. Jestem zupełnie już, jak prowadzę swój biznes. Jestem menadżerem artystów. I to moje samozatrudnienie bardzo się różni od, wydaje mi się tak, od innych samozatrudnień. Bo mam takie wrażenie, że jeżeli ktoś na przykład jest grafikiem i wykonuje w swoim biurze czy domu projekty sam, no to jest to bardzo samozatrudnienie. Ale jeżeli ja jednak współpracuję z całym teamem ludzi, którym w jakimś sensie zarządzam, to jest to troszeczkę jak prowadzenie już firmy, która nie jest sensu stricte samozatrudnienia. Okej, czyli prowadzisz własną działalność. Po prostu prowadzę własną działalność. Dobrze, jakie są różnice między tą jeszcze własną działalnością, a tą umową o pracy, na której byłaś? Oprócz tego, że podobieństwa, że długo pracowałaś. Ja po prostu przyznaję się szczerze, że chyba jestem takim pracocholikiem, więc zawsze dużo pracowałam i dużo pracuję. Ale ja kocham to, co robię, więc mogłabym powiedzieć, że w ogóle nie pracuję, tak? Mhm. Bo cały czas robię to, co lubię. Różnica jest na pewno taka, że w tej chwili zupełnie świadomie nie mam biura, pracuję zewsząd. Są dni, kiedy po prostu pracuję z mojego mieszkania i siedzę przy laptopie. I to jest komfort. To jest komfort czasowy, bo nie muszę też tracić czasu, bo ja uważam, że przebijanie się przez Warszawę w korkach 2 godziny w jedną, 2 godziny w drugą, to jest ogromne marnotrawstwo czasu w moim przypadku, bo w tym czasie ja zrobię mnóstwo rzeczy, więc z pełną świadomością pracuję z domu, natomiast ja jestem mnóstwo w trasie, mnóstwo na spotkaniach, mnóstwo na jakichś produkcjach telewizyjnych, na planach teledysków, na wywiadach z moją artystką, więc ja zewsząd pracuję, zawsze muszę mieć w telefonie otwartą skrzynkę, gdzie po prostu odpowiadam na kilkadziesiąt albo kilkaset wiadomości dziennie. To jest bardzo intensywne. Okej, czy na etacie więcej się zarabia, czy być może na tej własnej działalności? Wiesz co, może są takie etaty, gdzie się super zarabia. Ja zdecydowanie lepiej czuję się i finansowo na tym też wychodzę, jak pracuję tak, jak pracuję.
Aczkolwiek bardzo wiele lat inwestowałam w to, żeby dojść do momentu, w którym obecnie gdzieś tam mogę powiedzieć, że zaczynam odczuwać, że te inwestycje się zwracają, więc to jest ryzyko i trzeba mieć naprawdę dużo wiary w to, co się robi i nie oczekiwać tych przychodów, tych zysków po roku, po dwóch. U mnie to zaczyna mniej więcej po 4 latach. Okej. No to nie jest łatwy zawód, to dobrze. To nie jest łatwy zawód, ale to powiedzmy, czym się zajmujesz tak profesjonalnie od A do Z. Od A do Z, tak, bo bardzo wiele osób... Jesteś menadżerem. Tak, nie wie, kim jest menadżer. Ja w ogóle chciałabym, jak mam taką możliwość, trochę odczarować ten zawód, tak? Tę profesję może, tak. Jesteśmy bardzo często traktowani jako jakieś takie zło najgorsze. Jak ktokolwiek może dostać się bezpośrednio do artysty, to jest cały szczęśliwy, że nie będzie musiał rozmawiać z menadżerem. A ten artysta i tak odeśle do menadżera, dlatego że menadżer to jest taka osoba, która ma dbać o interesy artysty, o wizerunek artysty, o wszystko, o całokształt, tak, kariery artysty. Ale to jest bardzo złożone proces mojej pracy, tak? Od planowania PR-u, od organizowania tras koncertowych, od dopilnowania każdego z podwykonawców, od logistyki pełnej, muzyków, umawiania sal prób, koordynowania producentów. To jest po prostu pilnowania całej dokumentacji, wyjazdów na te koncerty, kreowania tego, jak mają i kiedy mają pojawiać się wideoklipy. Oczywiście to wszystko robi się w porozumieniu z artystą, z wytwórnią, z producentami. To jest praca zespołowa. Tutaj nie ma sytuacji, że nie wiem, jest jeden ojciec sukcesu. Tak? To jest cały team. To jest cały team, ale menadżer jest tą osobą, która czasami musi po prostu wziąć największą odpowiedzialność za te działania produkcyjne wokół artysty, no a producent muzyczny za całokształt jakby brzmień muzycznych, tak? Jest na mnie duża odpowiedzialność. Jest to też odpowiedzialność finansowa, ogromna, tak? Bo nie ukrywam, że czasami z ogromnym opóźnieniem przychodzą na przykład płatności w naszej branży. Ja mam tak skonstruowane umowy i to jest kolejna rzecz, współpraca z dobrymi prawnikami, gdzie trzeba się zabezpieczyć na wszelki wypadek i zawsze pracuję w taki sposób, że mam podpisywane umowy na wszystko, co robimy. Mam dobrze skonstruowane przez prawników umowy i bardzo tego pilnuję. I też osoby, które się w tej branży chciałyby poruszać, uczulam, że bez tego nie warto. Okej. Okay. To jakbyś miała jeszcze wskazać kilka korzyści i kilka minusów pracy na swoim. Co byś wskazała? Mogę mówić o konkretnie mojej pracy, tak. No bo jestem subiektywna, tak, tutaj. Moja praca, ogromne zalety, to jest kreatywność. Menadżer może być naprawdę też artystą w jakimś sensie, dlatego że jestem totalnie nieograniczona w mojej kreacji, w propozycji tego, co będziemy robić, kiedy będziemy robić. Mogę ze spokojem pójść do mojej artystki, z którą się na szczęście też przyjaźnie, mamy bardzo bliską relację i te relacje są najważniejsze i powiedzieć, moja droga, ja widzę to tak, tak, tak i tak, trasa może wyglądać tak, tak i tak, wypuścimy singiel wtedy i wtedy, proponuję ci, idźmy wizerunkowo w takim kierunku. I możemy o tym dyskutować, tworzyć później z realizatorami naszymi, jakby wytwarzać całe dzieło, którym jest koncert, jak on ma być wyprodukowany, czy też płyta, czy też klip. Więc to jest twórczość ogromna, więc to nie jest tylko praca, gdzie siedzę i rozliczam faktury i robię wypłaty za koncerty, tylko ja kreuję. I to jest super. Naprawdę wspaniała część mojej pracy. Kolejna rzecz. Aha. Relacje międzyludzkie. To, ile ja poznaję ludzi i z iloma ludźmi najróżniejszymi mam szansę współpracować, ludzi, których mogę poznawać, słuchać, to otwiera umysł niesamowicie. Jeździmy nie tylko do dużych miast, my jeździmy również na najdalsze zakamarki Polski, tak zwanej C, D i może E. Więc mamy przekrój tego, jak myślą, jak żyją ludzie, nie tylko w Warszawie, w Trójmieście czy we Wrocławiu, ale też w małych miejscowościach. I ja też tych ludzi lubię słuchać po prostu. To jest piękne. Okej, okay, a jakie minusy widzisz na dzisiaj? Oprócz tego, że nie masz wakacji, bo to już powiedziałaś wcześniej. Minusem może właśnie jest takim
kompletny brak czasu i to niespowodowany, broń Boże, złą organizacją, bo jak gdybym była źle zorganizowana, to by w ogóle już to wszystko nie funkcjonowało, bo tak jak mówię, jeszcze jestem mamą, to jest bardzo ważne dla mnie i spędzam dużo czasu ze swoim dzieckiem. Natomiast ta branża jest nieprzewidywalna, czyli możemy sobie zaplanować mnóstwo rzeczy, ułożyć pełen plan, ale zawsze musimy pamiętać o tym przysłowiu: chcesz rozśmieszyć Pana Boga, to opowiedz mu o swoich planach. I to jest chyba moje motto z ostatnich kilku miesięcy, dlatego że niczego, co zaplanowałam, do końca nie wdrożyłam, ponieważ sytuacje z zewnątrz spowodowały, że musiałam z pokorą po prostu nadążać za chwilą. Iza, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Moi drodzy, dzisiaj moim gościem była Izabela Biernat, menedżer Ani Karwan, a my zobaczymy się już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.